Mija już trzeci tydzień, odkąd zacząłem wieść to wspaniałe studenckie życie. I przypomniałem sobie, że mówiłem wam, jakie są moje plany na studia. Powiedziałem wam w ostatnim odcinku, jaki ostateczny wynik tych planów nastał. Ale nigdy wam nie powiedziałem, jaki był przebieg właśnie całej tej realizacji i wszystkich tych rekrutacji na studia. Tak więc pomyślałem, że teraz będzie dobry moment, żeby połączyć to razem z tym, jak wygląda mój nowy pokój. Tak więc, jeżeli chcecie go zobaczyć, a także chcecie usłyszeć, jak wyglądała moja historia na temat studiów, zapraszam do oglądania. Dla osób, które nie oglądały żadnego z odcinków na temat planów na studia, szybko tłumaczę, co się działo. Otóż moim pierwszym, najpierwszejszym po prostu pomysłem była filmówka, szkoła filmowa w Warszawie na kierunku operatora kamery. Ale ostatecznie jakby wziąłem po prostu kalkulację i podliczyłem wszystko, łącznie z mieszkaniem, wyżywieniem i samą szkołą, ponieważ jest ona płatna. I wyszło na to, że to wszystko kosztowałoby mnie miesięcznie niecałe 3000 zł. I to niestety nie jest ani na mój portfel, ani na portfel moich rodziców, więc ostatecznie musiałem z tego powodu, a raczej z tego pomysłu, zrezygnować. Tak więc zacząłem szukać alternatyw i znalazłem dwie. Pierwszą była szkoła filmowa w Katowicach, ponieważ jest tam Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego i jeżeli tam przystąpię właśnie do egzaminów, o których powiem za chwilę, to nie płacę nic, ponieważ jest to szkoła państwowa. I ewentualnie, jakby mi się nie udało do niej dostać, był właśnie też kierunek drugi, czyli grafika w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. No i teraz przejdźmy do tego, co się działo. Otóż organizacja filmowa, czyli kierunek, na który chciałem iść w szkole filmowej w Katowicach, polega na głównie zarządzaniu. I organizacja filmowa to jest właśnie głównie osoba, która potem ma jakby predyspozycję do załatwiania spraw związanych z filmem, wypożyczania sprzętu, czy też rezerwowania lokacji itd., itd. W związku z tym, że nie interesuje się tak bardzo autorem, to tak samo nie interesuje się bardzo historią. Tak więc ja mogę wam naprawdę dużo powiedzieć o technikach montażu, o samym montażu, o technikach filmowych, ale nie mam zielonego pojęcia na temat historii filmu. Mogę wam tylko przytoczyć jakby te początkowe właśnie dzieje w związku z Georges Méliès, ponieważ było to jakby zawarte w jednym z filmów oscarowych, ale to jest tak naprawdę tyle. Więcej wam za wiele nie powiem, ponieważ no mówię, po prostu się tym nie interesuję, dlatego też wiedza o filmie to dla mnie coś naprawdę nowego i 3 tygodnie przed egzaminami właśnie zacząłem się uczyć i zbierać po prostu te wszystkie informacje z Akademii Polskiego Filmu. No i tak sobie właśnie oglądałem ich materiały, które po prostu streszczały całą tą wielką historię filmu. I powiedzmy, że tydzień przed egzaminem, kiedy sobie zrobiłem małą przerwę od oglądania tych filmów i robienia notatek, pomyślałem sobie, może po prostu sprawdzę sobie plany zajęć obu kierunków. No i oczywiście jako pierwsza poszła organizacja filmowa. No i tak patrzę na te przedmioty, no to jest takie 95% zajęć, to jest tak naprawdę ekonomia i właśnie zarządzanie i te całe papierkologie i wszystko. To myślę tak, no okej, no mamy tutaj też montaż filmowy, ale tutaj no trzeba przynieść własny sprzęt i tego jest naprawdę mało. To myślę tak, czy to jest dobry kierunek, jaki tak naprawdę chciałbym wziąć, którego się właśnie chciałbym podjąć przez te 3 plus 2 lata, no to myślę, sprawdźmy jeszcze plan zajęć dotyczący grafiki. Oj, tam patrzę w plan zajęć. Fotografia, media cyfrowe, tworzenie filmów, montaż filmowy, obróbka dźwięku. To myślę sobie, no tu jest o wiele więcej po prostu rzeczy, które jakby mogłyby mnie zainteresować. To jest o wiele więcej takich przedmiotów. Oczywiście pomijając już sam rysunek czy malarstwo, z którego mógłbym mieć naprawdę problemy. To myślę sobie, może ta grafika będzie lepszym po prostu pomysłem, jeżeli chodzi o pójście na studia. No i przyszedł ten dzień, 9 lipca, kiedy zabrałem się od swojego znajomego zawiercia i pojechałem do Katowic. Rano złożyłem papiery na grafikę w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, ponieważ egzamin wstępny w filmówce miałem dopiero o godzinie 17, więc musiałem coś ze sobą zrobić przez te około 4 godziny. No i się tam powłóczyłem właśnie w jedno, w drugie miejsce, po czym koło godziny 16 wybrałem się do tej lokalizacji, w której aktualnie jesteśmy, żeby właśnie sprawdzić ewentualny pokój, który mógłbym sobie wynająć na studia. I jak zapewne wiecie, zostało to
całkiem pomyślnie przeprowadzone, ponieważ aktualnie w tym pokoju się znajduję i są tutaj moje wszystkie rzeczy z poprzedniego pokoju. Jest już po 16, mam jakieś 45 minut, żeby dostać się na egzamin, tak więc właśnie szybko przeleciałem te wszystkie pokoje. Zapisałem, że czwórka będzie prawdopodobnie tym, który wybiorę i wybrałem się na egzamin. No i wybieram się na ten egzamin i już sobie wyszukuję jakby w Google'a, gdzie jest Wydział Radia i Telewizji, no i sobie znajduję, że on jest w danym miejscu. No to się do niego wybieram, mam jakieś 25 minut, myślę, patrzę po jakby wszystkich kalkulacjach autobusów, powinienem mieć 15 minut zapasu. No to spoko. No i potem sobie jeszcze patrzę, jakby w której sali mam właśnie cały egzamin przeprowadzony mieć i po prostu patrzę, że tam jest kompletnie inny adres. Ja sobie myślę, o co chodzi? Dlaczego tu jest inny adres? I tak patrzę, no przecież szkoła jest umiejscowiona tu. Tak zaczynam poszukiwać i widzę tylko jeden post z grudnia, gdzieś tam daleko, daleko w podstronach Google'a, z grudnia tamtego roku, że sorry, ten Wydział Radia i Telewizji się przeniósł do innego miejsca i akurat to miejsce zgadzało się z miejscem, gdzie miałem egzamin. I mam jakieś 15 minut do egzaminu, a ja jestem w kompletnie innej części Katowic. I co mam teraz zrobić? No i szybko przetransportowałem się do innego autobusu. No i właśnie wysadził mnie jakby blisko tego Wydziału Radia i Telewizji. No to lecimy z GPS-em i biegniemy szybko. Ale oczywiście w moim telefonie GPS jest taki trochę średni. I może sobie czasami mylić jakby właśnie ulicy, na której się znajduję. Więc biegnę prosto, tak jak mnie prowadzi GPS. A ten mnie wyprowadza na róg jakiegoś banku narodowego. I sobie myślę, gdzie ja kurde jestem? Okazało się, że mam iść blok dalej. No i przeszedłem blok dalej. Jestem spóźniony 15 minut. I widzę ten wspaniały budynek, cały z cegły. Oczywiście mi się bardzo podoba, bo ja uwielbiam właśnie budynki ceglane, ale nie ma czasu, lecimy szybko na piętro. Jeszcze w ogóle miałem problem z wejściem do tej szkoły, bo tam jest wszędzie jakby szkło i dopiero wejście jest obok, także za szklanymi drzwiami. Ale nieważne, lecę na górę, no i widzę jakby swoich tutaj kompanów, którzy także czekają jakby na egzamin wstępny. No i szybko jakby zapytałem, czy jakby już mój egzamin jakby przeszedł, czy ewentualnie mogę po tych wszystkich osobach jakby przejść. Pani powiedziała, że no, jak tylko ta osoba wyjdzie, to możesz wejść. No i przyszła moja kolej. Przyszła moja kolej, no i można powiedzieć, że ja nie byłem już dosyć właśnie jakby przygotowany na to, ponieważ już bardziej się jakby nastawiłem na tę grafikę, dlatego też całkowicie odpuściłem jakby uczenie się właśnie o filmie. Dlatego też przyszedłem tam, dostałem dwa pytania. Jedno było na temat aktualnej telewizji, więc tutaj mogłem się trochę wykazać, ponieważ no, powiedzmy, że coś tam tych właśnie bloków informacyjnych ogólnałem. A drugie pytanie, jakie dostałem, kino moralnego niepokoju. Najważniejsze dzieła, lata i autorów. To ja mówię takie, do widzenia. No i jak zapewne domyślacie się, dwa tygodnie później przyszedł list. Przyszedł list z odmową mojego przyjęcia właśnie na studia. Otrzymałem tam jakąś bardzo niską notę, jeżeli chodzi o punkty. No i ostatecznie nie dostałem się do szkoły filmowej, a dostałem się na grafikę właśnie w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, gdzie aktualnie jestem studentem. I można powiedzieć, jeżeli chodzi o te pierwsze 3 tygodnie, jest to naprawdę bardzo dobry kierunek, wydaje mi się, dla mnie, choć minimalnie jeszcze się nie mogę w nim odnaleźć. W związku z przedmiotami, które wydają mi się na razie dosyć trudne, jednym z nich jest rysunek, czy też drugim jest grafika warsztatowa. Ale właśnie też zauważyłem, że jakby mamy pół klasy, która jest mocno w grafikę, a bardzo słabo w rysunek, czyli na przykład ja, a mamy też właśnie pół klasy, która jest bardzo mocno w rysunek, ale średnio sobie radzi właśnie z graficznymi rzeczami. Tak więc wydaje mi się, że mam nadzieję, można też w sumie powiedzieć, że to, że aktualnie nie jestem w stanie rysować jakoś dobrze, nie powstrzyma przed tym, żebym mógł właśnie jakby dalej brnąć w te studia. No i jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że to jest koniec tego odcinka. I mam nadzieję, że czekacie na kolejne, ponieważ kolejne pojawią się niebawem, kiedy tylko uda mi się zdjąć tę zasłonę, bo ona jest naprawdę brzydka i trzeba ją kompletnie stąd wywalić, przenieść to ramię z drugiej strony, jeżeli mi się uda. No i jeżeli doprowadzimy już cały ten pokój właśnie do tych youtuberskich standardów, to będziemy mogli nagrywać więcej. Tymczasem ja się z wami żegnam. To był kolejny odcinek na tym kanale. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, a także subskrybujcie ten kanał. Jeżeli chcecie zobaczyć moje zdjęcia, fotografie, zapraszam na mojego Instagrama bitwolf.alfa. Oczywiście zawsze jest on aktywny.
Jeżeli chcecie do mnie napisać, także Instagram, direct message. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.